czyli kino science fiction, a szczególnie technologia oraz interfejsy, które były tam przedstawione. Moim takim małym marzeniem jest stworzenie takiego interfejsu na potrzeby kina. Jednak to będzie bardzo trudne, bo w dzisiejszych czasach takie interfejsy powstają przez takie specjalistyczne firmy, które się tym zajmują. To jest na przykład z Iron Mana. Większość filmów takich Hollywood, marvelowskich teraz aktualnie tworzy firma Territory z Londynu. Ona powstała w 2010 roku, a praktycznie wszystkie takie większe hologramy i błyski są właśnie od nich. Chociaż nie zawsze tak było, bo w przypadku raportu mniejszości interfejs oraz cała technologia, która była przepowiedziana na rok 2048, została stworzona przy współpracy z MIT oraz z inżynierami, naukowcami. Oni tam wszyscy razem z Spielbergiem usiedli i zaczęli myśleć, jak mógłby wyglądać świat w roku 2048. I zrobili bardzo fajne kilka koncepcji. O tym powiem trochę później. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach teraz, bo część projektów, które zostały stworzone na potrzeby kina, możemy już dzisiaj zweryfikować. Tak było w przypadku na przykład słynnej deski McFly'a z 2015 roku, którą, no może dzisiaj nie wszyscy latają na deskach, ale były pierwsze próby stworzenia takich desek. To jest akurat przykład Lexusa. I ta deska naprawdę lata, tylko potrzebuje bardzo specyficznych warunków, żeby to zrobić. Okej, ale czym w ogóle różni się praca projektanta interfejsu od takich projektantów, którzy tworzą na potrzeby kina? Bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Jak Wiesiek powiedział, w tworzeniu użytkowym najważniejsze jest tak jakby doświadczenie ogólne użytkownika. Z kolei projektanci na potrzeby kina mają stworzyć taką futurystyczną wizję świata w przyszłości. Przez to bardzo często wychodzą takie błyszczące, świecące hologramy, które tak naprawdę nie mają wiele wspólnego z użytecznością. Tutaj mam taki przykład interfejsu z filmu The Cabin in the Woods. To jest monitor medyczny, który ma spełniać dokładnie tą samą rolę, a tak naprawdę na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę, żeby otrzeć jakieś dane o użytkowniku, to jest niemożliwe praktycznie. Z prawej strony mamy Smart Links, taki prawdziwy monitor medyczny, z którego od razu można zobaczyć, czy jeszcze nasz pacjent żyje. Okej. Czyli czy w ogóle projektanci interfejsów mogą ze sobą współpracować? Czy ta współpraca może jakoś przynieść korzyści dla jednej i dla drugiej strony? Ja uważam, że tak. I też przeszłość, takie innowacje na to wskazują. Ale żeby na to odpowiedzieć, trzeba sobie zadać pytanie na początku, jak w ogóle powstały pierwsze filmy science fiction. I to jest przykład filmu George'a Mitesa, który został sklasyfikowany jako w ogóle pierwszy film science fiction w historii z 1902 roku, Podróż na Księżyc. George Miles był pionierem tak naprawdę efektów specjalnych. Wtedy nie robiło się to przy użyciu komputera, tylko edytując klatki filmowe, klatka po klatce, wklejając jakieś efekty specjalne. To była bardzo żmudna praca, dlatego też filmy w tamtym czasie trwały przeważnie od minuty do dwóch minut. Nie było wtedy jeszcze u George'a Milesa komputera, w ogóle koncepcji komputera. To się zmienia dopiero w roku 1927, gdzie twórca Fritz Lang przedstawia nam wizję takiego fatalistycznego świata, gdzie cała niższa klasa społeczna pracuje na maszynę. I wszyscy się buntują. Wtedy też pierwsze maszyny wchodziły do... Wszyscy bardzo nienawidzili tych maszyn. Pierwszy komputer dopiero powstał w roku 1943. A zaraz po nim pierwsze inspiracje interfejsami z branży informatycznej. Tu jest przykład filmu Space Patrol, niemieckiego serialu, który jest bliźniaczo podobny do Star Treka. Porusza dokładnie te same kwestie. Tam mogliśmy obserwować taki interfejs na kartach perforowanych, który służył w tamtym czasie do programowania komputerów. To samo praktycznie zrobili w Battlestar Galactica, kopiując praktycznie branżę komputerową gier i joysticki, czyli interfejsy, które były w tamtym czasie bardzo znane. Czy takie kabiny z NASA, które bardzo przypominały wtedy statki kosmiczne. Ciekawie dopiero się robi, kiedy twórcy filmowi idą krok dalej i tworzą swoje nowe rozwiązania.
i zupełnie nieznane w tamtych czasach. To jest przykład moich dwóch ulubionych filmów science fiction, to jest Johnny Mnemonic i Raport Mniejszości. W tym filmie ten filmowy Johnny próbuje włamać się do internetu przy użyciu takich Google rozszerzonych rzeczywistości i rękawic. Próby stworzenia takich Google znamy. To samo zrobił Google, Microsoft, przepraszam, ze swoim HoloLens. Co ciekawe, były też próby stworzenia takich interaktywnych rękawic. Tu jest przykład rękawic Mimu, które są wykorzystywane między innymi przez Ariana Grande do tworzenia i modulacji muzyki. Bardzo często w filmach science fiction pojawiają też się interfejsy głosowe, głównie ze względu na to, że interfejsy głosowe jest bardzo łatwo stworzyć. Wystarczy nagrać maszynę i człowieka i stworzyć między innymi interakcję. Czy interfejsy dotykowe? To jest akurat przykład z Jasona Bourne'a, gdzie aktor po prostu przykłada rękę, a automatycznie otwiera mu się cały... Wtedy jeszcze to nie było znane. Dopiero próbę stworzenia czegoś bardzo podobnego dzisiaj obserwujemy przy Touch ID Apple'a. A najciekawsze z tego wszystkiego są filmy, które jeszcze nie doczekały się swojej realizacji. Czasami śmieszne, czasami bardzo futurystyczne. Tak na przykład było z interfejsem z tyłu głowy Johnny'ego Mnemonica, który miał implant, który służył jako pamięć przenośna. To samo obserwujemy w Matrixie, gdzie mieliśmy interfejs z tyłu głowy, który pozwalał nam do wejścia w wirtualną rzeczywistość stworzoną przez roboty. A próbę czegoś takiego stworzenia stworzyła firma BrainGate. I to jest faktycznie implant, który montuje się w części mózgu odpowiedzialną za koordynację ruchową i pomaga osobom niepełnosprawnym manipulować jakimiś przedmiotami. Tutaj mamy panią, która pierwszy raz od 15 lat jest w stanie samodzielnie wypić kawę. Okay. Podobne rozwiązanie, chociaż trochę na innej zasadzie działania, na analizowaniu sygnałów EEG, można użyć przy takie urządzenie Emotive, które jest dużo mniej dokładne oczywiście, ale też bardzo fajne rzeczy ludzie z tym robią. Tutaj mamy przykład z ucieczki Logana i przykład implantów, implantów wszczepianych w skórę ludzi, dzięki czemu mogą ich łatwo identyfikować. Co ciekawe, podobne rozwiązanie zastosowała firma CityWatcher.com i każdy pracownik, który chciał mieć dostęp do większości sal, musiał mieć taki implant wszczepiony u siebie w dłoni. To chyba nie wyszło im co dobrze, bo później audyt bezpieczeństwa wskazał, że te implanty bardzo łatwo można kopiować i skanować, praktycznie tak jak karty kredytowe dodatkowe. W filmie Gatta reżyser przedstawił wizję, w której można bardzo łatwo modyfikować gena. Czy interfejs do otwierania drzwi przy pomocy oddechu? Do dzisiaj nie udało się nic takiego stworzyć. Nie ma żadnych wskazań na to, że istnieją jakieś unikalne rzeczy w naszym oddechu. Bardzo często w filmach science fiction pojawiają się futurystyczne ekrany. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często są one przezroczyste. Głównie z tego względu, że można pokazać więcej kadrów. Można pokazać kadry zza ekranu również. Tutaj przykład ekranu holograficznego z zakazanej planety już z roku 56. Mój ulubiony ekran 3D z X-Mena. Który jest stworzony na podstawie takich małych drobin metalowych. Co ciekawe, MIT zrobiło coś bardzo podobnego, trochę mniej zaawansowanego, ale też działa. Okej, to jest rozszerzona rzeczywistość w Matrixie. Każdy tak naprawdę ma swoją wirtualną rzeczywistość, którą może dojść, może sobie wejść w Matrixie przez połączenie kablowe. To samo kontynuuje autor filmu Surrogaci, gdzie każdy przy pomocy urządzenia może połączyć swoim alter ego w robocie i awatar, połączenie z humanoidalną osobą. Ciekawe, trwają teraz takie próby stworzenia takiego połączenia w Project MyConnect. Ta firma próbuje połączyć na razie dwie osoby przy pomocy pulsu, bicia serca, takich bardzo podstawowych narzędzi. Być może uda się kiedyś kontrolować drugą osobę.
się okaże. Czasami wizje filmowców przekładają się na to, co możemy obserwować w dzisiejszym świecie. Tak było w przypadku na przykład pierwszego telefonu z klapką Motorola, która nie bez powodu nazywa się StarTAC. Po lewej widzimy komunikator ze Star Treka, który był inspiracją naukowców Motorola. Czy klasyfikacja urządzeń. W Star Treku mogliśmy obserwować takie przenośne urządzenia, które przypominają telefony, tablety i duże ekrany do wyświetlania w salach konferencyjnych. Dokładnie taką samą klasyfikację przyjął Xerox PARC 3 lata później. I to już oficjalnie z mojej dokumentacji zawarłem. Czy Google Glass ze Star Treka z 66 roku. Twórcy Odysei Kosmicznej też bardzo dobrze przypowiedzieli wideokonferencję. Już w 68 roku stworzyli coś, co bardzo przypomina dzisiejszego Skype'a. Czy Odyseja Kosmiczna i taki wirtualny robot, z którym można rozmawiać? Siri to był taki follow-up do tego i sam nawiązuje, odpowiadając cytatem z filmu. Czy robot samoodkurzający z Redstone'ów? Mnie najbardziej fascynuje to, co działo się przy filmie Raport Mniejszości i to, jak Steven Spielberg zatrudnił do współpracy naukowców z MIT, żeby razem wspólnie zrobić taką wizję przyszłości. To był ten pan Alex McDowell po lewej stronie. To był producent Raportu Mniejszości, który zajął się tak jakby z wszystkimi efektami specjalnymi. On po prostu poszedł do MIT, do działu, którego miał tworzyć całą technologię i zapytał, co oni tam robią. Zaczął obserwować, potem tego pana po prawej, Johna Underkofela, który później dołączył do zespołu Raportu Mniejszości i razem wspólnie później robili takie bardzo ciekawe, futurystyczne wizje. Jednym z takich najbardziej popularnych produktów jest ten wyświetlacz, który jest sterowany gestami. John Underkofer kilka lat później stworzył dokładnie ten sam wyświetlacz, już działający prototyp, który pokazał na konferencji TED w 2010 roku. On bardzo wiernie odtworzył to, co zaprojektował na potrzeby filmu Raportu Mniejszości. Próby kontynuowania tego podjął Microsoft ze swoim Xboxem i Kinectem. Xbox Kinect jest teraz wykorzystywany m.in. przy salach operacyjnych, gdzie nie ma możliwości korzystania z żadnego urządzenia wskazującego. Raport Mniejszości miał także bardzo fajną wizję spersonalizowanych reklam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak główny bohater idzie przez metro i dostaje cały czas takie bardzo spersonalizowane reklamy. U nas tego w ogóle nie widać, ale to jest coś popularne w Japonii, gdzie niektóre telewizory są wyposażone w kamerę i potrafią rozpoznać już wiek i płeć użytkownika. To samo jest przy automatach, na przykład z tytoniem. Dlatego oni mogą sobie pozwolić na automaty z tytoniem czy alkoholem, bo mają kamery, które rozpoznają wiek klienta. Okej, ale do czego zmierza całe kino science fiction? Mi się wydaje, że zmierza w bardzo dobrym kierunku, tak jak Wiesiek powiedział. Nie chodzi tu o takie błyskotliwe ekrany, tylko o coś takiego, jak zaprezentowali w filmie Her. Twórcy filmu Her również konsultowali to z agencją projektową Segmeister & Walsh. I myślę, że zrobili coś bardzo świetnego, czyli interfejs głosowy połączony z rozszerzoną rzeczywistością i wyszło mi naprawdę fajnie. Okej. To wszystko. Dziękuję.